No i witam wszystkich, jestem z powrotem. Wow, to tak wyglądało, jakby ktoś do mnie strzelał. I teraz tak, jest dylemat, bo nie za bardzo pamiętam, gdzie tu się szło. W sensie, że najpierw zgaduję, że leci tutaj, że tam jest taka wnęka. Tam, gdzie Lara strzela, dokładnie, o tam. O, właśnie tam. No to takie jakby piekiełko, nie wiem czemu ja to tak w zasadzie nazwałam. Mi się kojarzy to z piekłem. Patrzcie, no znowu stopera nie włączyłam, a mam, czekajcie, w spodniach. Wow, mam w spodniach, mam telefon. To zaraz go wyciągnę i będę mierzyć czas. Mamy za 10. Przy okazji wrzuca mi się odcinek i patrzyłam, czy nie laguje. Aha, dobra, wybuchu. Dobra, bo ja stoper włączałam i po prostu walczyłam. Przepraszam, nacisnąłam zamiast F5, F9 i wyłączyło mi się nagrywanie. Dobra, myślałam, żeby coś się stało z dźwiękiem, ale nie. Dobra, to jest trochę skomplikowane. Jak to się robiło? No lol. O losie. Trochę mi się humor poprawił, bo już mnie głowa nie boli. W ogóle jestem szczęśliwa, bo odkryłam, jak się pozbyć pasów po bokach na YouTube, więc się cieszę. Na filmach oczywiście. Bardzo, 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 bardzo cieszę. Dobra, myślę, że tak powinno wystarczyć. Musimy uważać na te ostrza, bo one mogą nam krzywdę zrobić. Delikatnie oczywiście mówiąc. Dobra, idziemy na górę. Tu mamy dźwignię. Dźwigniącję. I mamy naboje. Ale nie wiem w zasadzie, dlaczego tutaj przyszło. No jak widzicie, nie pokazało się nam filmik, co się nam otwarło. Więc musimy sami do tego dojść. Tak powiem. Sprytny odgadnie. I oczywiście jestem sprytna. Więc to się otworzyło tu? Ślicznie, tak. Czyli jestem sprytna. Jej! Co? O nie, to będzie mnie ciachać. Zus. Pewnie będziecie się zastanawiali. Będziecie zastanawialiście się w poprzednim odcinku, z kim ja rozmawiam. O, tu nie zjechałam. Ja rozmawiałam z moim bratem, jakby ktoś się pytał. Lul. Dobra, 2 minutki. Słuchajcie, ja to po prostu chcę zrobić w jak najlepszym czasie, ponieważ nie chcę też się z tym za długo bawić. Jestem takim trochę leniem dzisiaj, bo dziś jest wtorek. Ja nawet nie powiedziałam daty, widzicie? Taki ze mnie leń. O, już tu, tam mam iść? Szybko. Lululu. Ej, nie, no już naprawdę kończy się nam ten TR-ek, serio. Jeszcze do ostatnich 2 leveli, bo w przyszłym levelu chyba będzie boss. Chyba, nie jestem pewna. Bo może jest jeszcze jeden level. Będzie boss w każdym razie. Do tego bossa zaproszę gościa. I musiałam niestety go. Niestety, co ja gadam? Musiałam go przekonać. Teraz nie wiem, czy tam prostego nie. Dobra, trudno. Musiałam go przekonać. I będzie w 2 levelach. Więc w bossie i jeszcze w domku Lary, o którym wspominałam. Wiem, ja spoileruję, ale naprawdę mało ludzi jest, mało jest takich ludzi, którzy nie grali w Tomb Raider 2, więc w zasadzie myślę, że aż tak bardzo, bardzo, bardzo nie spoileruję. Dobra, i to jest takie fajne coś. Oj, tak, to na pewno nie doskoczysz. No widzicie, tu nam nawet rozpęd nic nie dał. I przyznam szczerze, że z bratem tutaj chyba siedzieliśmy tydzień albo nawet 2 tygodnie. Macie swoje fejle. Którzy naprawdę, niektóre się cieszą. O, to trzeba zrobić coś takiego, albo chyba nagłówka, ale nagłówkę jeszcze nie testowałam, więc nie mogę wam powiedzieć, czy nagłówka też tak działa. Dobra, będę używała jak najwięcej wszystkiego, bo i tak to już jest koniec praktycznie. Więc nie mam się czym przejmować, że mi zabraknie. Bossa i tak załatwię w bo... Bossa załatwię bossem. Bossa załatwię bugiem, więc mam nadzieję, że nie będziecie mi tego za złe. I jeśli napiszecie w komentarzach, że to się wam nie podoba, taki sposób przejścia, to pomęczę się z tym bossem i użyję na niego broni. O Jezu! Jeszcze rozdzielczość zmieniłam? Ej ludzie, no co jest? Co ja robię? Coś zmieniłam? Nie, wy musicie mi powiedzieć, bo oni nie rozpoznaję różnicy. Ej, co jest? Za co jest odpowiedzialny F7? Pierwsze słyszę. Lul. Dobra. Podnieś to łaskawię. Które jest?
Idź, idź, idź. Już zebrał nerwy. Dobra, ciągaj dźwignię. Jeśli się komuś coś nie spodoba, coś się... co? O Jezu. To się pomęczy z bossem, a co tam? Chyba nie będzie aż tak źle. Dobra, tam już nie płynę. Dobra, to jest dźwignia. Bez której pewnie byśmy nie przeszli. Więc ułatwiła nam to przejście. Tutaj... Dobra, ale uważaj, Larka. Nie chcesz, by cię to zabiło. Teraz muszę byś wróciła łaskawie tą flarę. Bo ty łazisz tą flarą i łazisz. Nie no, to chyba teraz trzeba iść po ten sekret, mi się wydaje. Więc od razu po niego pójdę. Tam jest u góry sekret. Złoty, z tego co pamiętam. Dlatego ten nam został. Dobra, zapiszę sobie. I spróbujemy się dostać po ten sekrecior, który jest tutaj. A to chyba z góry trzeba. Nie wiem. Możliwe. Wiecie, możliwe, bardzo możliwe. Tak, z góry? Z góry, z góry. Dobra, to ciągamy to. Ciągamy. Dobra. Muszę to jeszcze iść z drugiej strony. Dobra. Pchnij, Lara. Dobra. To tak w miarę przejść. Dobra. I teraz z góry powinno się udać bez problemu tam doskoczyć. Jademy. Dobra. Dobra. Miśki, pomerdało. Nie, tu nie ma sekretu? Uuu, może być nieciekawie. To gdzie jest sekret? Przepraszam bardzo. Mam przekonane, że tu jest. Uuu, to może nie będę miała wszystkiego? Uuu, nie, ciekawa sytuacja. Nie, dobrze. Dobra, wyrzucam flarę. Proszę, to zostawię na przyszły odcinek. Dobra, to sobie save'nę. Złote akurat nie będę miała, ale chyba złotówkę czy coś będę miała. Nie. Dobra, popatrzmy. Tu idę. No miałam, ale dzisiaj sobie kupiłam jedzenia. Dobra, jeszcze raz save'a. Cięcie mała.